i tam y, zajmowałam się kolekcją y, kultury materialnej w tam muzeum określana była jako kolekcja gospodarki podstawowej i rzemiosł y, czyli y, zajmowałam się tymi wszystkimi przedmiotami, ale też kontekstami z nimi związanymi y, dotyczącymi no właśnie pracy przede wszystkim, bo y, to były narzędzia rolnicze, ale też y, narzędzia rzemieślnicze. Ale realizowałam również różnorodne projekty, między innymi też filmy, bo starałam się tę kolekcję trochę rozwijać w taki sposób nowoczesny, bo jak niektórzy mówią, właśnie ta kolekcja kultury materialnej w muzeum etnograficznym to są, nie wiem, pługi, brony w cudzysłowie, ale oczywiście nie tylko. Ja uważam, że nadal można coś robić takiego nowego, no właśnie poszukiwać chociażby w terenie tych nowych kontekstów, bo kultura ludowa jednak żyje i odżywa. Jak pewnie Państwo też to zauważają, a przynajmniej my widzimy to etnografowie. A od roku pracuję w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa w tam. Jestem kierownikiem działu programowego. To jest troszeczkę inny zakres pracy, ale kontaktu z etnografią bynajmniej ja nie straciłam. Jestem cały czas na bieżąco, jak najbardziej. Także jak, raz jeszcze dziękuję. Dzięki Gosiu. Szybko jeszcze o mnie. Już pewnie część z Państwa mnie zna. Zuzanna Krzysztofik, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jestem z wykształcenia etnografką. Pracowałam przez kilka lat w, Muzeum, w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie i stamtąd się znamy i realizujemy wspólne projekty. Ja tutaj dzisiaj tak bardziej edukacyjnie na koniec dodam od siebie kilka słów. Też opowiemy o naszym projekcie wspólnym, który może będzie inspiracją dla Państwa i na razie przekazuję głos Gosi i zapraszam do opowiedzenia o wiosennych obrzędach. Ja myślę, że to, co będę Państwu dzisiaj mówiła, to na pewno część, część albo większość informacji Państwo znają, ale niemniej może to będzie jakieś uporządkowanie, może to, to będzie pomysł do tego, żeby właśnie, żeby pracować z dziećmi, ale też tutaj koleżanka podeśle Państwu kilka linków takich portali internetowych, które są sprawdzone. Z których można korzystać. Ja właściwie też no, często korzystałem z internetu, bo oczywiście jest nam łatwiej. Tutaj stwierdziłam, że jednak no, właśnie nie, nie cała Polska jest też, no właśnie można powiedzieć, zmapowana, ale też nie wszystkie informacje. Możemy uzyskać w internecie właśnie w takich portalach, ale na przykład mogę polecić m.in. portal Mazowiecki Szlak Tradycji, w którym znajdują, możemy poczytać o różnorodnych mazowieckich tradycjach. Są opisy, są też bardzo ładne fotografie, więc też myślę, że jeśli ktoś akurat będzie poszukiwał tych informacji, z, województw, z terenu województwa mazowieckiego to jak najbardziej polecam. No teraz mamy, jest tak, że to finansowanie często odbywa się w ramach województw, więc nie zawsze te, te informacje też są właśnie takie szersze, więc są tutaj to, to też taki portal, przy którym zresztą pracowałam, a realizowany przez Urząd Marszałkowski w Maz, Mazowiecki w Warszawie. Portal jest też podzielony nie wiem, są kulinaria, są obrzędy, więc myślę, że warto. Warto zajrzeć. Z kolei w województwie śląskim jest mapa mapaobrzędowa.pl. Tak jak powiedziałam, wyślemy później te linki, więc będziecie Państwo mieli dostęp, jeżeli nie zapamiętacie wszystkich. Jest też w województwie wielkopolskim portal etnowielkopolska.pl i bardzo ciekawy taki portal, o którym ja też się niedawno dowiedziałam, etnozagroda.pl który jest realizowany przez Małopolskie Centrum Kultury Soku. Tylko tam jest opisane są zwyczaje górali, oczywiście, różnych grup, i to też jest bardzo interesujące, przeprowadzone na podstawie badań terenowych, więc rzeczywiście jest to bardzo wartościowy portal. I też trochę podobny, ale bardziej. Nastawiony na edukację, portal SkarbyGórali.pl. Ja też może powiem, ponieważ w Narodowy Instytut Kultury Dziedzictwa Wsi przygotowuje też taki portal, on już jest uruchomiony, ale jeszcze nie jest w pełni dopracowany. Dziedzictwo Wsi Polskiej i na tym portalu będzie się znajdował on, będzie w pewien sposób działał informacyjnie, ale jest ułożony według mapy właśnie nie województw, ale regionów etnograficznych, takie było jego założenie. I też będą różnorodne informacje dotyczące właśnie grup etnograficznych, dotyczące obrzędów, dotyczące też takiej współczesności tego, co się dzieje w różnych rejonach, ale to jeszcze Państwo, no właśnie, jeszcze za chwilkę. Natomiast ja może też tylko wspomnę, bo może uda się, no właśnie, współpracować z Państwem. Ja może pokażę tutaj. Moja instytucja macierzysta wydaje coś takiego, co się nazywa kulturą wsi. To jest takie czasopismo. A z kolei, no właśnie, jako dodatek etnomozaika wyszedł opis projektu, który zainicjowaliśmy w ubiegłym roku, a z kolei ten, ten projekt, to my to tak nazywamy, to ma być Kolbek XXI wieku. Mamy nadzieję, że nam się to uda, ponieważ, no właśnie, w tym projekcie nawiązujemy do badań Oskara Kolberga z XIX wieku, który przebadał całą Polskę, w, która była wtedy pod zaborami. My też chcemy przebadać, całą Polskę i tutaj z kolei kluczem będą województwa. Chcemy, żeby te tomy były właśnie dotyczące kultury ludowej, były wydawane właśnie w, w, takim, w takim, właśnie zgodnie z województwami. Kolber miał troszeczkę inne podejście według podziału administracyjnego ówczesnego, więc no tutaj też jakby jest pewna zbieżność. I też chcemy zbadać współczesność, więc to będzie z kolei takie kompendium wiedzy przeznaczone też i dla specjalistów, ale też no właśnie i dla nauczycieli, dla regionalistów, dla lokalnych działaczy. Jeśli ktoś z Państwa by chciałby otrzymywać no właśnie tę kulturę wsi, to też zachęcam na stronie internetowej Instytutu Nikidywu.edu.pl. Można się zgłosić i, i można zamówić. I akurat w tym ostatnim numerze muszę jeszcze raz pokażę jest dodatek etnomozaika. My będziemy niedługo też umieszczać informacje, więcej informacji na temat tego, co się dzieje, ponieważ w ubiegłym roku odbyły się pierwsze badania. Pilotażowe w województwie podkarpackim. One jeszcze nie zostały wydane, jeszcze nie zostały też zebrane. To, to wszystko przed nami, ale myślę, że może to się Państwu wydać ciekawe. No przede wszystkim zapamiętajcie Państwo, jakby to, to hasło etno-mozaika współczesne badania dziedzictwa kulturowego. Także, także zachęcam do, no właśnie, do zapoznawania się, do śledzenia też strony. No właśnie, mamy wiosnę, akurat dzisiaj ta wiosna, chociaż tak, jutro jest 21, ale równonoc miała miejsce w dzisiaj 20, i to już wiedzieli Słowianie. Ja może też troszeczkę powiem o takim pojmowaniu czasu kiedyś, ponieważ to, to jest, to bardzo ważne było kiedyś podejście do czasu nielinearne, takie jak teraz mamy, tylko tylko czas był pojmowany cyklicznie, w zasadzie te wszystkie działania, czas, święto się zazębiały jeden o drugim, ludzie właściwie jeden, jedno właśnie, jeden Jedne obrzędy się kończyły, kolejne się zaczynały i też świę, święto przeplatało się z pracą, ale ludzie traktowali to nie w sposób linearny, tylko taki, taki ciągły, więc jakby jeden czas był w, w pewien sposób zaznaczany, w nią następował kolejny. No właśnie, kiedy się zaczyna wiosna, ja poproszę, poproszę o kolejny slajd. Poproszę, poproszę kolejny slajd. No właśnie. Y no właśnie, wiosna może być, że już zaczynała się zimą, no właśnie w związku, w związku z takim pojmowaniem czasu, bo nawet już podczas wigilii też miały miejsce pewnego rodzaju działania, które. Miały przywołać jakby tę dobrą wegetację wiosenną, ponieważ trzeba było spożyć wszystko to, co, się, to, co w ubiegłym roku w, zostało wyhodowane. Jak wiemy, w, na wigilii mamy potrawy, ale one też miały takie znaczenie, no właśnie w jednym, w, w pewnym sensie, no właśnie tego, takiego w, no właśnie takiej celebracji tego, co zostało wyhodowane, ale też. Z drugiej strony już myślano o tym, starano się właśnie, żeby, żeby te przyszłe plony były dobre, więc też jakby taka obfitość i to już następowało w ten sposób właśnie przywoływanie tego, co ma nastąpić. No ale właśnie, wiosna się już zaczynała też zimą, ponieważ mamy tak, no zaczynał się później karnawał i różnego rodzaju grupy, najpierw kolędnicze, później takie zapustne. W tych grupach pojawiały się różnego rodzaju postacie, ale właśnie też niedźwiedzie, bociany, bo też następny slajd, które też w pewien sposób miały przywoływać wiosnę. To byli tacy przybysze ze świata, z zewnątrz ale to też miało już zwiastować i pewien rodzaju hałasy, też jakby właśnie też miały, takie, miały za zadanie e, właśnie przywoływanie wiosny. No tutaj mamy kilka takich właśnie kolorowych zdjęć, jak się to jak się to odbywało, być może Państwo właśnie jesteście z różnych stron Polski, może u Was w regionach no właśnie jeszcze takie zwyczaje mają miejsce. Poproszę też następny slajd, bo one odbywają się często jeszcze w taki sposób spontaniczny, a też obserwujemy ostatnio, że bardzo też w, jakby ludzie wracają do tych swoich korzeni, że wiele obrzędów jest reaktywowanych, to też odbywa się w sposób oddolny, ale też organizują no właśnie różnego rodzaju Parady Muzea, tutaj mam akurat z Muzeum w Kultury Ludowej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w też taki obrzęd, no można być w pewien sposób inscenizowany, ale też no właśnie bardzo, bardzo z wielu uczestników też chętnie biorących udział. Poproszę o następny slajd. No właśnie, równo noc wiosenna, o której powiedzieliśmy. W, kiedyś Słowianie w bardzo taki sposób świętowali ten moment, ponieważ on już zwiastował no właśnie to przybywanie światła. To jest taki czas, kiedy no właśnie dzień równa się z nocą, ale w momencie, kiedy tego światła przybywało, to już w, no właśnie przywoływał tą wios wiosenną nadzieję. Natomiast Słowianie w, m, celebrowali. Te, Momenty główne, właśnie równonocy, ale też przesileń. E, więc stąd ta równonoc wiosenna była bardzo ważna e, w tym momencie. E, jakby te, na, nasze święta wielkanocne to są, można, odpowiednikiem e, właśnie jarych godów, tak zwanych. Ja prosi, poprosiłabym też o następny slajd, e, ponieważ, no właśnie, znacie pewno, z pewnością Państwo obrzęd, no nie wiem, marzanny, która była też określana jako Mara, Mora. To pojęcie też, tutaj mamy wypisane wszyscy, wszystkie słowa, które opisują no właśnie tę postać, która była taką boginią słowiańską, personifikowaną zimą, ale też miała takie znaczenie podwójne, ponieważ z jednej strony uważano ją za personifikację zimy, ale z drugiej strony też personifikację ogólnie przyrody, więc to co my teraz znamy, czyli taki właśnie w obrzęd marzanny. Wyganiania zimy, przywoływania wiosny jest w, odbywa się no właśnie w wielu, wielu miejscach. On przetrwał, też był zakazywany przez Kościół, ale jednak, no jak wiemy, wiele tych obrzędów takich przedchrześcijańskich, bo już w tej chwili nie, nie używamy określenia pogańskie, przetrwało. A też, jak obserwujemy, bardzo jest wiele też krup i rodzimowierców, tak zwanych, którzy właśnie nawiązują do obrzędowości słowiańskiej, co coraz bardziej, no właśnie z kościół rodzimowierczy jest zarejestrowane kilka grup, więc to też obserwujemy, oni też jakby odtwarzają różnego rodzaju obrzędy, również no właśnie ten obrzęd, który właśnie jutro będziemy mieć pierwszy dzień wiosny, w związku z tym świętujemy no właśnie obrzęd w, związany no właśnie z przywoływaniem wiosny i, i marzeny. Ja tutaj też dostałam, słownie parę dni temu, to się nazywa śmiergust, to jest taki biczek, też może poprosiłabym o następny slajd, wypleciony z witek wierzbowych, który też jakby należy do tego obrzędu związanego z, z, właśnie z wiosennym świętem równonocy, ponieważ Słowianie oprócz tego, że przygotowywali właśnie taką kukłę zwaną marzanną i ona była najczęściej w, wykonana ze słomy, Ponieważ tutaj chodziło też o ten związek z ziemią i już mamy tak, no, początek roku wegetacyjnego, a i w tej i w kulturze ludowej, i kiedyś dla Słowia no, ważne były w no, właśnie różnego rodzaju obrzędy rolnicze, które miały za zadanie w zapewnienie tego jak najlepszego urodzaju, więc tutaj, tak jak już powiedziałam, wszystko się w pewien sposób przeplatało. Więc tutaj marzanna też, no my najczęściej znamy taką marzannę wykonaną z różnego rodzaju, właśnie tutaj jest akurat zdjęcie z, w konkursu dla dzieci, wykonaną z różnego rodzaju, nie wiem, szmatek, ale też naturalnych materiałów. Więc ta słowiańska marzanna wykonana była ze słomy. Ona najczęściej nie była ładna, no takie, takie było jej znaczenie, tutaj może ładniejsza była na tych wyobrażeniach. Współczesnych tego, jak ona, jak ona mogła wyglądać. Ale z taką marzenną tak należało pójść gdzieś nad wodę. Ja też poproszę na kolejny slajd. I też, żeby dobrze przywołać wiosnę, no właśnie uważano, że można ją było i spalić, ale też wrzucić do wody, co też no właśnie może Państwo ze swoimi ze zgupami w szkole nadal no właśnie kultywujecie. Pewnie najczęściej tam, gdzie jest jakiś akwent wodny, bo jak nie ma wody, no właśnie to można gdzieś pójść. Po, poza miejscowość, bo też uważano, że to powinno się odbyć właśnie poza, poza granicami w taki sposób, ale też w czasach słowiańskich no właśnie palono również ogniska po to, żeby też żeby przywołać się światło, ale właśnie wyplatano takie rózgi i smagano się nimi najczęściej młode dziewczyny, też miały takie znaczenie matrymonialne. Natomiast chłopców uderzano kikami dębowymi, ponieważ uważano, że chłopiec powinien być taki no właśnie twardy jak dąb, natomiast takimi lżejszymi gałązkami dziewczyny, to też znamy z kolei taki, taki zwyczaj w drugi dzień Wielkanocy, no właśnie jako z dyngus, też no bardziej może właśnie jako polewanie wodą, ale również śmiganie tym właśnie śmigustem, to jest tak zwany śmigus suchy, a tak jak powiedziałam, te święta no właśnie, jaregody, gody, to, to jest nasza współczesna Wielkanoc, ponieważ właśnie po wygonieniu tej marzanny bogini uważano, że wkracza właśnie jary, Bóg, jary znaczy krzepki. Do tej pory też wiem, znamy takie powiedzenie z stary, ale jary, no właśnie, krzepki, młody, już jakby opanowywał tą sferę wiosny i no właśnie, ziemia zaczynała rodzić. Wierzono też, że po, po spaleniu i po utopieniu Marzanny należało, no właśnie, przyno, przynosiło szczęście jak najszybsze znalezienie się w, u siebie w domostwie, więc często też, często te, no właśnie, starano się urządzać jakieś wyścigi. I kto pierwszy dobiegł do swojego domu, no właśnie, to uważano, że będzie miał. Po prostu szczęście w najbliższym nadchodzącym czasie. Poproszę o następny slajd. Natomiast no właśnie, po spaleniu po spaleniu Marzanny wnoszono też w niektórych wsiach, ale to już to jest zwyczaj, który nie był znany w, części, w wszędzie na Śląską jest nadal kultywowany gaik albo tak zwane nowelatko. I ten, to nowelatko czy też gaik wnosiły najczęściej. Młode dziewczyny, które też symbolizowały wiosnę, czasami też gaik, czyli taką, taką gałązkę świeżo ściętych, no właśnie, już zielonych gałęzi, która mogła być wcześniej też gdzieś tam wstawiana do wody, też wnoszona pod postacią tak zwanej królewny. Proszę, następny slajd. No właśnie. I kole, kolejny zwyczaj, też nie wiem, czy Państwu znany. Na, z który, się, który w, kultywowany jest w, we wschodnich rejonach Polski, na Podlasiu. To są tak zwane busłowe łapy. Ostatnio też obserwujemy, że zaczęły się odra, odradzać, ponieważ wiosna to też przylatujące ptaki. Oczywiście wszyscy tej wiosny wyczekiwali kiedyś, więc żeby przywołać, żeby te ptaki przyleciały, chociaż bociany no właśnie zawsze przylatywały, teraz jest, jest ich mniej, pieczono właśnie takie, takie łapy, Kilku palczaste zwane busłowymi łapami, ponieważ szybusieł to jest właśnie bocian, i wkładano je do gniazd bocianich po to, żeby właśnie, żeby przywołać, żeby te bociany już na 25, 25 marca pojawiły się, bo one też zwiastowały wiosnę. A bocian to jest też taki ptak, no, który właśnie, jak wierzymy, przynosi dzieci, związane też z płodnością i przy, przywołujące wiosny. Ja sobie trochę też przejrzałam tutaj przez prezentację, bo nie zawsze, nie zawsze mi się udaje gdzieś tam wyjechać w teren, ale właśnie widzę, że w różnych domach kultury te busłowe łapy są pieczone, chętnie są nawet przepisy, więc myślę, że to też może być jako pomysł no właśnie tego, żeby wspólnie takie takie ciasto obrzędowe, bo to jest też traktowane jako obrzędowe ciasto, jako upiec, ale poza tymi busłowymi łapami pieczone też na Podlasiu, narzędzia rolnicze, na przykład brony, pługi. Ja tutaj akurat nie, nie zamieściłam zdjęcia, ale myślę, że gdzieś tam sobie też można, można znaleźć, ale prony takie beleczkowe to też bardzo taka prosta forma. Poproszę następny slajd. No właśnie, zwiastowanie Matki Boskiej określane też jako Matka Boska roztworna, zagrzewna, albo strumienna. Też już uważano, że właśnie że w ten Dzień Matki Boskiej, jak powiedziałam, powinien się pojawić bocian, są też znamy różnego rodzaju przysłowia, na przykład na zwiastowanie bocian na gnieździe stanie, czy też na zwiastowanie przybywaj bocianie, też tutaj możemy znaleźć różnego rodzaju przysłowia i no właśnie, dlaczego to Matka Boska Roztworna, czy też zagrzewna, albo strumienna, 25 marzec. W, tutaj miała zwiastować właśnie zakończenie zimy, rozpoczęcie wiosny, gdzie przyroda nowo ożywała. Zagrzewna, ponieważ dni były bardziej ciepłe, słoneczne i coraz dłuższe, a strumienna, ponieważ wówczas stopniały lody, lody na rzekach, jeziorach i woda mogła swobodnie płynąć. Proszę, następny slajd. Tutaj też mamy jeszcze takie obrazki w, ze stron muzeów, bo w, w tej chwili może już jakby mniej o tym e, pamiętamy, że tak też ten dzień był określany, e, ale kiedyś w kulturze ludowej on był dosyć ważnym momentem, w, no właśnie dla, e, dla osób wierzących i w taki sposób w, świętowany. Proszę, następny slajd. No właśnie, w tym czasie też miało miejsce pierwsze orka, pierwsze nawożenie, pierwszy siew. Pierwszą czynnością taką rolniczą było nawożenie naturalnymi nawozami, oczywiście. No pierwsza orka jesienna ma miejsce jesienią, ale pierwsza orka wiosenna wiosną. Znamy też Dzień Świętego Józefa, w, podczas którego no właśnie zgodnie z kalendarzem świąt rolniczych można już było, jeżeli w, ta ziemia rzeczywiście już była nagrzana, już się nadawała, to wtedy rozpoczynano tą pierwszą, pierwszą właśnie orkę. Ale też jest takie przysłowie, które mówi o tym, święty Józef laskę w ziemię kole, wyjeżdżajcie chłopy orać w pole. Tutaj też nie będę chyba Państwu opowiadać, bo może to nie jest też no właśnie jakby czas na to, czym orano, no gdzieś oczywiście socha, radło, pług, zaprzągano konie albo też woły, natomiast są no, takie narzędzia rolnicze już mechaniczne pojawiły się w okresie późniejszym. Tutaj mamy kilka fotografii z Narodowego Archiwum Cyfrowego, jak kiedyś ta orka wiosenna wyglądała. Poproszę następny slajd. No, właśnie, tutaj trochę przechodzimy w takim tempie ekspresowym do tych, no właśnie wiosen, wiosennych obrzędów. I niedziela palmowa, więc oczywiście, no, niedziela palmowa w, jest najbardziej znana to jest, właśnie z przynoszenia palm do kościoła. Palma oczywiście nawiązuje i symbolizuje ten triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, jest symbolem triumfu, ale też oczywiście męki Pana Jezusa, wszyscy z tymi pale, palemkami. Ci, którzy w, no właśnie chodzą do kościoła, w, przynoszą palmy. One są wykonywane. No, uważano, że palma powinna być wykonana z wierzby, ponieważ wierzba należy do takiej jest rośliną, która jako pierwsza kwitnie, która posiada w sobie taką życiodajną most. Ona zwiastuje wiosnę, a więc to życie. I tutaj, tak jak już pokazywałam, też no właśnie śmiergustan też był wykonywany z wierzby, więc jakby tutaj mamy taką, te obrzędy przedchrześcijańskie przeszły do właśnie do, do przejętych przez kościół, więc jakby palemka to jest też można powiedzieć właśnie taki, taka witka, którą kiedyś smagano, a, te, a chrześcijaństwo przejęło no właśnie w sposób taki no właśnie jakby dla siebie dogodny i mamy palemki, które oczywiście no właśnie nawiązują do wjazdu Chrystusa do, do Jerozolimy. Poproszę o następny pęk, następny slajd. To chyba troszkę mi się pomieszały te slajdy, bo chciałam jeszcze powiedzieć troszeczkę o palmach, ponieważ palmy tak oczywiście występują w różnych konfiguracjach, w zależności od, od regionu. Najbardziej znane są na Mazowszu palmy kurpiowskie, nie wiem, czy Państwo kiedyś się spotkali, no, odbywa się też konkurs na najpiękniejszą palmę w Łysych od lat 60., ale takie konkursy są też organizowane w Lipnicy Murowanej, w, z kolei na najdłuższą palmę, tam palmy, które wygry wygrywają liczą sobie w, nie wiem około 30 metrów, więc te, trudno je w, do kościoła w, zmieścić. Ale w, palmy też są wykonywane takie właśnie regionalne w różnych, w różnych miejscach i one też się oczywiście różnią od siebie. Najbardziej kanoniczną palmą jest taka palma, która jest wykonana z witek wieżgowych i przybrana jest czymś zielonym, ponieważ w, to zieleń jakby nam zwiastuje właśnie tą, to nowe życie. I powinien się znaleźć w palmie, nie wiem, albo w barwinek, widłach, sosna. Ale dla przystrojenia dodaje się oczywiście też sztuczne kwiaty, które, które zdobią palmę, najczęściej są w, wykonywane z, z bibułu, oczywiście, która, która jest dostępna. W, Taką palmą też uważano, że należy się no właśnie smygać, tak jak witką brzozową, ponieważ palma kumuluje w sobie w właściwości, no też była bardzo w, używana do, do różnych celów zabezpieczających, ma też takie właściwości właśnie apetropeiczne. Też uważano, że, że witki, że w koćki palmy należy połknąć i to zapobiegało przede wszystkim bólom gardła, ale też bólą brzucha, oczywiście przyniesione z kościoła i poświęcone palmy, zatykano za obrazy, uważano też, że one mają funkcje zabezpieczające, również przed, nie wiem, burzami ochronne, zatykano, wykonywano krzyżyki z palem, rozplątując je i zatykając na pole, to też uważano, że, że takie krzyżyki chronią przed gradobiciem i przed robakami, w, także palma była bardzo w bardzo różnorodny sposób wykorzystywana, natomiast tą no, palem oczywiście też nie można wyrzucać, tylko e, palono je i dodawano do, e, do prochu, którym z kolei w środę popielcową w, jest używany w, również w kościele. Proszę następny slajd. No właśnie jak Wielkanoc to oczywiście pisanki. Pisanki są wykonywane różnymi technikami. W Polsce najbardziej znana jest technika batikowa, ale pisanka no to oczywiście jest takim najbardziej znanym symbolem życia w, w wielu kulturach. Pisanki no, podobno też pojawiły się już w czasach słowiańskich. Najstarsza znaleziona w Polsce pisanka pochodzi z X wieku. Na pisanka znajdują się różnego rodzaju symbole solarne, które też w, oczywiście no mają znaczenie w takie w, przy, przywołujące wiosny, jakby naw, nawiązujące do, do wszechświata, ale oczywiście też są różne, różne w, no nowoczesne można powiedzieć pisanki, bo pojawiają się na nich różne w, różne techniki. Proszę następny slajd. Tutaj akurat na tych zdjęciach mamy techniki, mamy techniki, pisanki wykonane techniką batikową, Tutaj mamy pisanki z rejonu Łowickiego. To są pisanki oklejane, ale też oczywiście symbole wiosenne więc nie wiem, kogutki, oczywiście kwiaty to też no, jakby przy, nad, nad, nadchodząca wiosna. I tutaj po prawej stronie pisanki opolskie, które wykonane są techniką drapaną. Proszę, o następny slajd. Tu są może takie mniej znane pisanki z rejonów kurpi białych pisanki oklejane sitowiem i włóczką, i włóczką. Kolejny slajd. W niektórych miejscowościach w Polsce, nie wiem, czy Państwo się z tym spotkali, jest znane zwyczaj tak zwanych Turków Wielkanocnych i to są takie formacje, w, można powiedzieć, parawojskowe, e, które pojawiają się w Wielki Piątek, e, i Turcy albo Turki, w, pilnują w grobu Chrystusa. Jeśli chodzi o genezę, to, to mamy tutaj kilka tych genez, Nie do końca wiadomo, która jest prawdziwa, ponieważ jedna z nich mówi się, że nawiązuje do rzeczywiście straży grobowych, które rozprzestrzeniły się przy grobie pańskim w Jerozolimie. I zostały tutaj przetransponowane do Polski w, dzięki w Bożogrobcom. Natomiast według legendy mówi się o tym, że tutaj powracający żołnierze z odsieczy wiedeńskiej no właśnie pojawili się w takich strojach. A inna legenda z kolei mówi o tym, że król Jan Sobieski, wracając właśnie z odsieczy, miał też ze sobą w grupę żołnierzy no właśnie tureckich, którzy, którzy byli oczywiście właśnie w strojach tureckich. Nie wiem, jak jest naprawdę w każdym razie w kilku miejscowościach i na Mazowszu, w Górze i w Drobinie, ale też w różnych miejscowościach w Podkarpacie, między innymi w Radomyśli, w Żołni. Takie grupy się pojawiają i to jest no właśnie bardzo taka ciekawa tradycja. O tych, o tych grupach można poczytać też na stronie Mazowieckiego Szlaku Tradycji. Tutaj pochodzą akurat te zdjęcia właśnie z Mazowsza. Proszę kolejny slajd. No właśnie, jeśli chodzi o wielki tydzień, to oczywiście święcenie pokarmów. Najczęściej ono odbywa się w kościele. Pewnie większość z nas chodzi do kościoła, ale w jednej z miejscowości, to akurat jest województwo mazowieckie, to święcenie pokarmów odbywa się w domu. To też jest bardzo taki ciekawy zwyczaj, dosyć wyjątkowo. Ponieważ też Państwo wiecie, kiedyś to święcenie pokarmów odbywało się właśnie albo w domach szlacheckich, albo gdzieś ksiądz przyjeżdżał do, do jednego domu we wsi, do jakiegoś bogatszego gospodarza i tam się odbywało to święcenie pokarmów. Natomiast tutaj w, w podlegionowym, ja już dokładnie nie pamiętam jak się nazywa ta miejscowość, właśnie do tej pory, do dzisiaj to święcenie pokarmów ma miejsce i ono jest wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Na krajową listę, więc też tutaj zachęcam do zapoznania się na stronie Nidu. Ta lista jest prowadzona i można też o tym zwyczaju poczytać. Schodzi się oczywiście społeczność lokalna, są w ludzie z tej miejscowości, tacy, którzy od wielu lat jakby kultywują ten zwyczaj i ta rodzina no właśnie postarała się o to, w, o właśnie o wpis tego święcenia domowego pokarmu. Tak, bardzo proszę, kolejny slajd. No tak, jeśli chodzi o wielkanoc, to tutaj myślę, że tak, że wszyscy wiemy, jak, jak wygląda wielkanoc. Tutaj w, 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 kilka Kartek, no właśnie, kartki wielkanocne może już w tej chwili są mniej popularne, ale jeśli chodzi o wysyłanie kartek, to no tak, no chodzi o dobre słowo, i też w ostatnim czasie obserwujemy, że niektórzy wracają do tego zwyczaju w, i symbole wielkanocne, no właśnie, wszystkie kobuty, kurczaczki jako zwiastuny nowego życia. Też no właśnie, jako, można przygotować konkurs na jakąś najładniejszą kartkę wielkanocną. To też myślę, że jest dosyć ciekawy pomysł. Proszę kolejny. No tak, lany poniedziałek i śmigu z już tak tutaj wspomniałam, też mamy w śmigus mokry albo suchy, czyli śmigus to polewanie się wodą, a śmigus suchy to jest właśnie smaganie się tymi witkami wierzbowymi które miały przekazać swoje moce tym, którzy się smagali o też w takim kontekście matrymonialnym, ponieważ kiedyś uważano, że ta dziewczyna, która nie była polana wodą, miała mniejsze szanse na zamąż pójście, więc też bardzo chętnie chłopcy takie dziewczyny polewali. Teraz no, w, oczywiście już jakby nie polewamy się z całymi wiadrami, jak tylko chodzi o symbolikę tego dnia, ponieważ tutaj też mamy i cały czas tą funkcję wegetacyjną, y, która na wiosnę była bardzo ważna, bo w społecznościach rolniczych oczywiście z terano się, i wszyscy y, jakby te wszystkie działania miały na celu to, żeby urodzaje w, y, były jak najlepsze, plony jak najlepsze, więc jakby wszystkie działania, które miały miejsce na wiosnę, no właśnie do tego y, prowadziły, żeby ten wzrost był jak najwyższy wszystkiego, ale też y, no jakby polewanie ludzi też miało takie znaczenie symboliczne, ponieważ no przywoło, wo, woda to oczywiście życie, więc stąd ta obfitość wody i wzajemne polewanie się. Proszę następny slajd. Objazd pól to jest z kolei taki zwyczaj, który w, no, też nie jest znany wszędzie. W, tutaj mamy Śląsk, on jest w, w Pietrowicach Wielskich, występuje do tej pory, on nawiązuje do takiego mo, morawskiego zwyczaju, ale też jakby te zwyczaje często w, no, przenikały w różnych miejscach pogranicznych i polega no, właśnie na takiej procesji konnej, podczas której mężczyźni objeżdżają pola w, poszukując Boga Zmartwychwstałego, ponieważ on ma miejsce w, też w poniedziałek wielkanocny. Więc stąd ta procesja ma wtedy miejsce, ale można sobie też bardzo zachęcam do no właśnie do poczytania, do zapoznania się niestety nie uczestniczyłam w takim objeździe pól, ale myślę, że to jest jako ciekawostka do tej pory tak filmik odbywa się w Pietrowicach Wielskich, gdzie taka procesja przejeżdża z jednego kościoła do drugiego, a później objeżdżane są pole właśnie na, na koniach. Tak proszę następny slajd. No tak, okres wiosenny kończą dwa święta, zielone świątki i Boże Ciało. Tutaj mamy cały czas cały czas wiosnę. zielone świątki są najbardziej znane chyba z rozkładania tataraku, który miał takie znaczenie symboliczne, ponieważ też odstraszał, odstraszał złe moce. Ale też no właśnie swoim zapachem, bo no właśnie też uważano, że również odstrasza prozaicznie robactwo. No mamy tutaj już no właśnie rozkwit wiosny, więc stąd no właśnie ziele, zielone gałązki, które w, były gdzieś zatykane, jak tutaj widzimy na zdjęciu w, no właśnie za, za okiennice, ale też na domach do tej pory w województwie podkarpackim. W między innymi, no właśnie ten zwyczaj jest kultywowany i te gałązki się pojawiają. To już jest taki, właśnie pełen, pełen rozkwit wiosny, ale cały czas, no właśnie w społecznościach agrarnych miał takie znaczenie symboliczne, no właśnie związane z cyklem wegetacyjnym. W, ponieważ te wszystkie, te wszystkie obrzędy wiązały się właśnie miały sprawić obfite zbiory i dobrych zwierząt, ale też wierzono, że te rośliny, które no właśnie są zatykane, mają też oczyścić ziemię z demonów, które no mogły, mogłyby zaszkodzić tym, tym nowym roślinom, więc stąd, jak używa się takiego określenia, majono domostwa właśnie zagrody, krzyży i kapliczki po że jeszcze może chwileczkę. No, używano też innych młodych e, młodych drzewek, takich jak lipy, grab, brzoza czy, e, czy buk, przybijano je do drzwi wejściowych, do bram, e, do wrót stodów i stajni, a też wkładano bydło do żbodów, ale do żłobów, e, ale też e, no właśnie na przykład w o, mm, no właśnie przeciągano te gałązki, wierząc, że ono odstraszy również, no właśnie, jakieś złe demony i to bydło będzie się dobrze, w, no właśnie, będzie się dobrze hodowało i dawało mleka, bo też wierzono kiedyś, że czarownice odbierają z zwierzętom mleko, więc też te wszystkie zabiegi miały znaczenie zabezpieczające. I tak, i Boże ciało. Boże Ciało właściwie też tutaj jest jakby w pewnym sensie takim powtórzeniem tych ludowych obrzędów z Zielonych Świątek, ponieważ no też pojawia się na w ołtarzach roślinność, to jest święto ciała i krwi Chrystusa, no w, jeśli chodzi o święto katolickie. Natomiast jeśli chodzi o to znaczenie ludowe, to też tutaj mamy jakby takie podtrzymanie no właśnie tych, tej roślinności, którą Wierzono, zabierano też z ołtarzy te w gałązki, że ona ma też znaczenie takie zabezpieczające, błogosławiące, no właśnie, i ludziom, i również, no właśnie, tym plonom, które, w, które cały czas rosną, a to też jest czas, kiedy występują, nie wiem, burze, grady, więc też tutaj wierzono, właśnie, że ta roślinność przyniesiona i poświęcona właśnie na ołtarzach. Będzie zabezpieczała, w, będzie zabezpieczała właśnie plony przed, przed tymi niepożądanymi w, właśnie burzami z, i, i, i gradami. Podczas Bożego Ściana Ciała święcono również wianki. To też jest taki zwyczaj, który no nie jest znany wszędzie, akurat ze, swojego, ze swoich rodzinnych stron, z Podlasia. Znam go jeszcze, moja, moja babcia też takie wianki wyplatała. Plotło się tych wianków liczbę nieparzystą, cztery albo więcej, z różnego rodzaju roślin. I te wianki pleciono albo. Podczas Bożego Ciała albo na oktawę, wykonywano je, nie wiem, z rozchodniku, z macierzanki, ze stokrotek, z kończyny i wieszano albo na ołtarzu, albo, i później, w, jak skończyła się oktawa Bożego Ciała, to zabierano te wianki do domu i wieszano gdzieś nad obrazem najczęściej. I też wierzono, że wianki miały znaczenie zabezpieczające, chroniły m.in. bydło od zarazy, także też bardzo pełniły, pełniły ważną rolę. Nie wiem, czy właśnie czy w Państwa gdzieś tam okolicy te wianuszki są znane, ale ja nawet ostatnio w Warszawie widziałam, że były. Z... To właśnie też to jest przykład powrotu do tradycji, ponieważ spotkałam panie, które sprzedawały takie wianuszki ale można je oczywiście też samemu wypleść, Boże ciało to, to już jest czerwiec, to już jest czas, kiedy mamy no właśnie ferie różnego rodzaju roślin, to jest też czas, kiedy uważa się, że to jest najlepszy moment do zbierania no właśnie różnego rodzaju ziół, ponieważ czas, w którym zioła są zbierane też jest ważny, też ma swoje znaczenie. Ale to już będzie właśnie w okresie letnim, więc kończymy wiosnę w lato zaczyna nam się w, podczas przesilenia letniego, i uważało się, że właśnie, że zioła zbie, powinno się zbierać w okresie, w okresie, no właśnie najczęściej tego przesilenia zimowego, ale to już. Będzie kolejny czas. Także e, bardzo dziękuję. jeśli macie Państwo jakieś pytania, to ja e, bardzo chętnie odpowiem. Jeszcze tutaj miałam ma wspomnieć tylko o tradycji dywanów kwietnych. Właśnie, to, przepraszam bardzo, zapomniałam, w, e, która jest znana w Pycimierzu, między innymi, i w innych wsiach województwa łódzkiego, też wpisana na e, listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To nie jest jakaś bardzo stara tradycja, też nie nawiązująca akurat do czasów przedchrześcijańskich, ona jest znana od XVIII wieku, też do końca nie wiadomo skąd się wzięła, tutaj nie, nie znamy dokładnie jej genezy, ale w, no, bardzo jakby też bujnie rozwijająca się i no, taka w zasadzie można być efemeryczna, ponieważ dywany w, ubierane są w ranow, Boże Ciało i w zasadzie to są takie jednodniowe dzieła sztuki powstałe z kwiatów, ale oczywiście też z symboliką religijną. Też zachęcam właśnie do, do zobaczenia, do pojechania do Specimierza bo to jest też myślę takie bardzo wyjątkowe, wyjątkowe miejsce do bezpośredniego zapoznania się z tą tradycją właśnie z pycimierskich dywanów. Może są jakieś pytania? Tutaj jest dobra okazja, żeby. Aneto, wiesz co, cofniesz jeszcze do kontaktu z Gosią? A jeżeli, może ktoś się jeszcze zgłosi? Um... To później będzie też okazja, żeby właśnie skontaktować się bezpośrednio, bo rozumiem, że tutaj tak, jak najbardziej. Jeżeli mają Państwo tutaj jakieś dodatkowe pytania, dzięki wielkie za, za tę możliwość. Dzie dziękuję bardzo za tę prezentację. Zanim przejdę do następnej części, czyli tej związanej bezpośrednio z działaniami edukacyjnymi. Chciałabym jeszcze tutaj powiedzieć kilka słów na temat projektu, który realizowałyśmy wspólnie z Małgorzatą Jaszczot. To było kilka lat temu, bardzo ciekawy projekt. Ja bym cię poprosiła, żebyś opowiedziała o nim i zaraz też powiem, skąd pomysł na, na to ćwiczenie, które zaraz, zaraz Państwu zaprezentuję. Tak, w 2022 roku realizowałeś na ZOZO taki projekt Rzemieślnicy z Rakszawy. Projekt, właściwie, wypłynął z różnorodnych działań muzealnych w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, też z innych projektów, ponieważ muzeum od lat 60. realizowało filmy etnograficzne. Też bardzo zachęcam do zapoznania się na kanale YouTube, one są udostępnione. To są filmy związane zarówno z rzemiosłem, jak i z rękodziełem. No już właściwie w tej chwili można powiedzieć historia. Pierwszy film powstał w roku 67. I tak się okazało, że kilka tych filmów, właściwie najwięcej filmów zostało zrealizowane w okolicy Rakszawy, to jest powiat Łańcucki, zdaje się, tak jeśli dobrze mówię, w każdym razie województwo podkarpackie. Ja też w roku 2018 realizowałam z kolei taki projekt, w którym, już mówiąc tak, bardzo krótko ale pojechałam w teren z tymi filmami odszukując albo osób, które występowały na tych filmach, albo ich spadkobierców. Ten projekt nosił tytuł muzeum w terenie etnograficzne, reminiscencje filmowe, gdzieś myślę, że można w internecie znaleźć informacje na temat tego projektu, ponieważ filmy były oczywiście wykonywane w technice analogowej, no, na taśmach, na, taś na kamerze Taż ma 16 mm. Jakby też zdajemy sobie doskonale sprawę, że w tej chwili jest łatwo film udostępnić. Mamy YouTube, można łatwo go zobaczyć. Wtedy nie było tak prosto, i pracownicy muzeum nigdy, no właśnie, w teren nie wrócili, więc stąd ja pomyślałam, że warto. I stąd też tak trafiłam właśnie na, na okolice Rakszawy, ponieważ tam w kilku wioskach, i w samej Rakszawie i, i w okolicy te filmy były zrealizowane. Też poznałam kilka osób, które jeszcze no, nadal właśnie żyjących z tych filmów z lat, z lat 70. i 80., ponieważ te filmy były, były głównie realizowane od lat 60. do 80.. I pomyślałam właśnie, że warto, warto jeszcze po raz kolejny wrócić, ponieważ tak część tych filmów, jak Państwo, jeżeli ten temat Was interesuje, jak się zorientujecie, one nie były udźwiękowione. Nie potrafię powiedzieć dokładnie dlaczego, ale ponieważ te filmy montowali pracownicy muzeum, oni mieli też pewne problemy techniczne, więc część filmy, filmów jest udźwiękowionych, ma wgrany komentarz, a część nie i pomyślałam, że może warto byłoby właśnie wrócić i porozmawiać jeszcze z ludźmi, albo którzy żyją, albo którzy mogą opowiedzieć, albo znają dane techniki rzemieślnicze, ponieważ w Rakszawie był tak zrealizowany film o tartaku, o wykonywaniu takich półobodów do, do koleśnych pługów, film o, wykon o nieckach, zaraz jeszcze dokładnie pamiętam, ale zdać o kowa kowalu, Battle. I jeszcze jeden, już nie pamiętam ostatniego. I właściwie okazało się, że, właśnie, że albo żyją ci, którzy występowali na filmie, Przed Pan, który występował na filmie o tartaku, albo żyje rodzina Kowala. Więc stąd też pojechałyśmy z Zuzą do Rakszawy i no przede wszystkim chciałyśmy porozmawiać z tymi ludźmi, ale chciałyśmy też włączyć społeczność lokalną do różnego rodzaju działań. Po to, żeby oni też sami mogli nam właśnie opowiedzieć, bo chcieliśmy też zbadać, czy może jest więcej jeszcze dziedzin tego rakszawskiego rzemiosła niż to, co zarejestrowali pracownicy muzealni. Tak zdawałyśmy sobie z tego sprawę, że pewnie, pewnie tak jest i tak się okazało, ponieważ rakszawa, jak się okazuje, bardzo wiele, w prawie co drugim domu, jak się okazało, ktoś się zajmował głównie obróbką drewna, ponieważ tam jest dużo lasów w okolicy. Więc stąd, no, właśnie w, nawiązałyśmy współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie i w Gminnym Ośrodkiem Kultury w Żołni. I tam prowadziłyśmy warsztaty, właśnie noc ze społecznościami lokalnymi. I też może ZUZA opowie, właśnie kogo nam się udało zwerbować i zaprosić na te warsztaty, takie wokół tego Rakszawskiego i, i żońskiego rzemiosła, ponieważ to jest miejscowość, która jest bardzo blisko. A te filmy oryginalne um, mogą Państwo obejrzeć na stronie Państwowego Muzeum Etnograficznego. Tam jest uh, chyba na YouTubie. Tak, na chyba, tak, to, no, to, tak, to, tak. tak. Um, Ja na sekundę wyłączę dźwięk i obraz. Zamienimy się miejscami, bo tutaj no, jesteśmy no, na jednym no, komputerze, no, także w momencie. Ja już jestem. Teraz yy, tutaj siedzi obok, będzie, e, będzie widoczna tak może w całości. Ja chciałabym opowiedzieć yy, o tych warsztatach, które prowadziłyśmy w Rakszawie. One później były też prowadzone w innych miejscach. I okazało się taką bardzo fajną metodą na takie warsztaty komunikacyjne. Właściwie zaczęło się od tego, że miały to być warsztaty z metod etnograficznych, czyli metod badań etnograficznych, czyli takiej sztandarowej metody wywiadu etnograficznego. I to rozwinęło się właściwie w taki projekt który był, miał znacznie szerszy kontekst i zaraz też o tym opowiem. Tutaj część z Państwa pewnie się ze mną widziała kilka tygodni temu. Ja może powtórzę tak na początku parę słów, powiem o metodach badań etnograficznych i potem przejdę, przejdę do tego konkretnego ćwiczenia, bo myślę, że to jest... To jest dobre ćwiczenie do zastosowania w szkole i ja wiem, że też młodzież dzieci, które uczestniczyły w, tym, w tych warsztatach, później stosowały tę te, te, te metodę też takiej komunikacji codziennej, więc myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Ja może jeszcze tylko powiem, że tutaj właśnie te filmy i ten projekt był takim punktem wychowaławczym, ponieważ przede wszystkim no, chciałyśmy zachęcić, no właśnie tych, którzy, którzy przychodzili do nas na warsztaty, żeby oni też prowadzili wywiady, no właśnie, w społecznościach, z, z rodzinami, ze znajomymi, z sąsiadami, bo ja przyjechałam, no właśnie, akurat tutaj w przypadku Rakszawy do Rakszawy, ale w przypadku innych miejscowości gdzieś indziej po to, żeby, no właśnie, żeby porozmawiać z tymi ludźmi, żeby też przeprowadzić wywiady, też żeby mieć, no jakby zdobyć więcej informacji po prostu o danej dziedzinie, która nas interesowała. Tutaj akurat to było że rzemiosło i rękodzieło, ale to może być oczywiście przecież każda dziedzina i tutaj to już jakby rola Zozy była taka, żeby nauczyć, bo jednak te wywiady etnograficzne też rządzą się pewnymi prawami i warto też jakby potrafić taki wywiad przeprowadzić. Tego, tego chciałyśmy nauczyć uczestników, poza tym, że oczywiście no, chciałyśmy się dowiedzieć jak najwięcej o e, Rakszawskim Rzemiasie. Mm -hmm. Tak, i jeszcze może powiem skąd w ogóle ta nasza współpraca, bo nie powiedziałam tego na początku. Ja prowadzę też stowarzyszenie, które się nazywa Stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie, to nazwa. I realizujemy przez to, że ja mam właśnie takie korzenie etnograficzne, to też realizujemy projekty etnograficzne i tutaj z Małgosią współpracujemy często w tych projektach. Drugim stowarzyszeniem, które w tym projekcie uczestniczyło, to było Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna i ono mm, wprowadziło. Taką metodę mapowania rzemiosła, też bardzo bardzo ciekawą. Ja dzisiaj będę mówić o wywiadzie etnograficznym. Aneto, czy mogę Cię poprosić o kolejny slajd? Dzięki. Nie widzę całego. Zaraz tutaj przesunę sobie. To. to jest coś, o czym też mówiłam ostatnio. Niektórzy z Państwa byli obecni na tym ostatnim spotkaniu. Może ogólnie powiem o metodach badań etnograficznych, bo w etnografii dużą, duży nacisk kładzie się na badania jakościowe, badania ilościowe też mogą być częścią, jednak ważne, ważne jest to, że etnograf, etnografka wyjeżdża w teren. I tutaj Małgosia no, jest najlepszym przykładem, bo ciągle jest w ruchu i w podróży i też właśnie bada rzemiosło na miejscu, też współczesne jego przejawy. Tutaj w badaniach jakościowych zaznaczyłam są badania terenowe, no i zaznaczyłam ten wywiad etnograficzny, o którym zaraz będę mówić. Nie widzę całego slajdu. Ten na dole, momencik. Możesz cofnąć na to. Możesz pomniejszyć troszeczkę. O, dzięki. Um. Pod badaniami terenowymi umieściłam obserwację uczestniczącą. To jest, to jest taka metoda właśnie takich podróżników, etnografów, którzy udają się na dłuższy czas w jakieś miejsce. Też w ramach tego projektu. Byłyśmy na przykład w Murzynowie, gdzie wiele lat spędził etnograf Jacek Oleński, który taką właśnie obserwację. To, to był taki w Polsce naj chyba najsłynniejszy przykład obserwacji uczestniczącej, czyli osoba, która zamieszkuje w danej społeczności i pada ją, a potem powstaje monografia na ten temat, czyli takie podejście, że będąc na miejscu i. I uczestnicząc w, w, w działaniach danej społeczności, najwięcej się o niej dowiadujemy. To oczywiście też różne są opinie na ten temat, no bo też mówi się o tym, że etnograf w jakiś sposób też jest osobą z zewnątrz, więc czy do końca jest to, jest to badanie takie nie w formie nienaruszonej, to też jest dyskusyjne, natomiast jest taka metoda znana. W badaniach jakościowych też jest wywiad etnograficzny. Tutaj ja dodałam jeszcze spacer badawczy, czyli po prostu możemy też zrobić to w terenie, pytając o konkretne rzeczy. Jeżeli chodzi o badania ilościowe, to są takie właśnie jakieś statystyczne typu ankiety i tutaj też taka, takie rozpytki, czyli jakieś krótkie, krótkie zapytania. Przez płot, nie wiem, jesteśmy w jakimś miejscu i spotykamy osoby, które nie mają zbyt wiele czasu na taki wywiad etnograficzny, wielogodzinny, więc po prostu pytamy o, o pewne rzeczy. No i oczywiście desk research, czyli. Um, badania dokumentów, no i w tym kwerenda. To już mówiłam ostatnio, że to może być ciekawa też metoda na pracę z, z uczniami uczennicami. Można się wybrać do archiwum, można się wybrać do biblioteki i sobie po prostu przejrzeć. Materiały. Mówię o tym dlatego, że w internecie jest dostępna masa rzeczy, natomiast nie, nie wszystkie, więc też dy digitalizuje się wiele, wiele materiałów. Natomiast biblioteki, archiwa zawierają, zawierają materiały, których nie znajdziemy w internecie, więc zachęcam też do korzystania z tego typu metod badań. Poproszę następny slajd. To już też o tym mówiłam, czym zajmuje się etnograf, czym zajmuje się etnografka. Wychodzę od tego, bo chcę też powiedzieć o wywiadzie etnograficznym i, jego, i różnicy między wywiadem etnograficznym a wywiadem dziennikarskim. To ja może powiem, powiem po prostu definicję, czym się zajmuje etnograf, a Państwa poproszę o różnicę między wywiadem etnograficznym a dziennikarskim. Ci z Państwa, którzy byli ostatnio, pewnie pamiętają, może, może ktoś ma jakieś, ktoś, kogo nie było, ma, ma pomysł. Etnograf to badacz, który opisuje i analizuje kultury ludowe różnych społeczeństw i grup etnicznych. Grupa etniczna to grupa ludzi identyfikująca się ze sobą w oparciu o wspólne doświadczenie. I to może być doświadczenie społeczne, kulturowe, historyczne, czyli język, czyli dziedzictwo kulturowe, struktura społeczna, rytuały, wierzenia, nawet kuchnia. Także to jest to, co robi etnograf. Podstawową formą badań etnograficznych jest wywiad. No i może, jeżeli mają Państwo ochotę, i. Hmm. Może pamiętają Państwo z ostatniego spotkania, jaka, jaka jest różnica między takim wywiadem etnograficznym a wywiadem dziennikarskim? Ja przed chwilą też trochę o tym mówiłam. Eee, Podczekam chwilę. Chwilę. Eee, Okej, okay, to w takim razie, tak jak mówiłam przed chwilą, wywiad etnograficzny to jest metoda badań. To jest to, jest to co służy badaczowi. Natomiast wywiad dziennikarski służy po prostu pozyskaniu informacji i potem jej indywidualnej selekcji i kompozycji. Więc wywiad etnograficzny to jest wywiad, który jest teraz już nagrywany, on jest transkrybowany, czyli zapisywany słowo w słowo. I on sam w sobie nie jest analizowany. To nie jest tak jak w dziennikarstwie, że dokonujemy pewnej selekcji, wybieramy pewne materiały, żeby przedstawić jakąś sytuację. Tylko wywiad etnograficzny po prostu jest spisany. Słowo w słowo i później możemy go, później możemy go analizować, później możemy go interpretować, możemy zestawiać z innymi wywiadami, możemy zestawiać z innymi materiałami, natomiast sam w sobie służy do tego, żeby mieć po prostu materiał naukowy, badawczy i ten wywiad jest archiwizowany. Na tym to polega. Tu powiedziałam o różnicach. Może po prostu zapytam, czym jest wywiad, bo to jest to podobieństwo między etnograficznym a dziennikarskim. Czy ktoś ma ochotę powiedzieć, czym jest wywiad? Rozmową na określony temat. Mhm. Tak. Wywiad to jest po prostu rozmowa i rządzi się, dziękuję bardzo, i rządzi się takimi zasadami, jakimi rządzi się rozmowa. Czyli jeżeli jesteśmy zainteresowani danym tematem, tak jak Pani przed chwilą powiedziała, rozmowa na, na dany temat, jesteśmy zainteresowani i chcemy pozyskać jak najwięcej informacji, to prowadzimy ten wywiad, czyli tę rozmowę w jakiś określony sposób, który pozwala nam te, te, te informacje uzyskać. No, i tutaj mam takie ćwiczenia, jak można taką rozmowę poprowadzić. I zachęcam do przeprowadzenia go, bo kontekst jest etnograficzny, natomiast jest to bardzo ciekawe ćwiczenie też w kontekście właśnie komunikacyjnym. Czyli jak prowadzimy rozmowę? Tutaj sfotografowałam flipchart, którego wtedy używałam w trakcie projektu. Jest pięć takich punktów, zasad i ten flipchart był wcześniej pusty, tam te dymki, które są tutaj wprowadzone to razem z, z młodzieżą albo z dziećmi, w zależności od tego jaka grupa wiekowa była, z dorosłymi też takie zajęcia prowadziłyśmy, te, te dymki były po prostu wypełniane i ja je teraz pokażę, czyli jak prowadzimy rozmowę po kolei. Jak, jak powinna taka rozmowa wyglądać, żebyśmy mogli, mogły uzyskać jak najwięcej informacji jako badacz, badaczka w terenie. Poproszę następne. Czyli złote zasady. Po pierwsze, skupiamy się na rozmówce. Jak to wygląda w wypadku wywiadu etnograficznego? Często jest tak, że my, no oczywiście teraz telefonicznie można się umówić, chociaż też nie zawsze, jesteśmy w jakimś miejscu, po prostu idziemy do domu po kolei, jakby w danej wsi, w którym chcemy uzyskać dane informację. Skupienie na rozmówce polega na tym, że nie chcemy występować z takiej pozycji osoby, która wykorzystuje rozmówcę do tego, żeby coś od niego uzyskać. Czyli Należy powiedzieć właśnie uczniom, uczennicom, że my tutaj przedstawiamy się, mówiąc, że jesteśmy badaczami, badaczkami, badamy na przykład rytuały świąteczne czy, czy, czy wiosenne, nazywam się tak i tak i tutaj wiem, że pani i pan na ten temat ma wiedzę, doświadczenia i czy moglibyśmy na ten temat porozmawiać. I wstęp jest bardzo ważny. Bo wcale nie jest tak łatwo rozmawiać, prowadzić taki wywiad etnograficzny, jak mamy zły, zły początek. Czyli po prostu, jak już rozmówca się zablokuje, to możemy mieć marne szanse. Więc dobrze jest się ustawić w takiej pozycji osoby, która potrzebuje informacji od eksperta, ekspertki, którą jest właśnie ten, ten rozmówca, którym chcemy, ta osoba, z którą chcemy porozmawiać. Warto też przekazać właśnie w trakcie tego ćwiczenia, że bardzo ważne są informacje zwrotne i kontakt wzrokowy, czyli ja na przykład pokazywałam to w taki sposób, że w tym ćwiczeniu siadamy naprzeciwko siebie, patrzymy na siebie, a nie w bok. Informacje zwrotne, czyli kiwamy głową, możemy zrobić, m -m", tylko oczywiście bez przesady, żeby było widać, że ta osoba po prostu, która pyta, jest zainteresowana, a nie po prostu znudzona, bo ma wykonać jakieś zadanie, tylko po prostu ma, chce, chce uzyskać jakieś konkretne informacje. No i nic innego nie robimy, czyli nie. czyli Trzeba też przekazać, że nie zaglądamy do telefonu, nie rozglądamy się jakoś z nudzonym wzrokiem. Skupiamy się dokładnie na, tej, na, na rozmówcy, czyli ta pierwsza nasza złota zasada. E, następny slajd poproszę. Przechodzimy do, już jesteśmy w trakcie wywiadu. E, zadbajmy teraz o komfort rozmówcy. E, Rozmówca musi mieć poczucie bezpieczeństwa, czyli to nie jest typowa sytuacja, gdzie etnograf pojawia się w czyimś domu, pyta o jakieś no, dosyć intymne sprawy, bo też o jakieś zwyczaje rodzinne, sytuację rodzinną i tak dalej. Więc musimy to poczucie bezpieczeństwa zbudować. Czyli dać, na przykład, jeżeli zdarzy się, że ktoś za żadne skarby nie chce być nagrywany, no to niestety wracamy do. Dawnych czasów, czyli bierzemy długopis i notujemy. Chcemy po prostu dać takie poczucie tej osobie, że nie zostanie wykorzystana w żaden sposób. Ale teraz jest takim standardem nagrywanie wywiadów. Trzeba po prostu powiedzieć, że to, są, to jest wywiad do celów naukowych, więc, więc teraz już nie, nie, nie wzbudza to jakiegoś sprzeciwu. Ja nie, nie miałam takiej sytuacji, żeby ktoś mi odmówił nagrywania. Dbamy o komfort rozmówcy, czyli ustalamy czas i miejsca. Jeżeli ktoś, jak akurat, jest w środku robót, nie wiem, pracy, a my tam wpadamy z naszym wywiadem etnograficznym, to wiadomo, że nie zaskarbimy sobie sympatii tej osoby. Więc warto ustalić, teraz wszyscy mają telefony, można się skontaktować, można z, zapytać może sąsiadów, czy, czy dana osoba, czy, czy z daną osobą można się skontaktować. Chodzi o to, żeby po prostu było, by było wystarczająco dużo czasu. Takie wywiady trwają czasami długo, oczywiście w ramach y, szkolnych y, działań, no to nikt nie będzie robił tego przez 4 godziny, ale y, ale warto sobie ten czas znaleźć i, i zapewnić, żeby komfortowo było zarówno nam, jak i tej osobie, z którą prowadzimy wywiad. No i tutaj była też taka kwestia osób trzecich. Tutaj niestety nie, nie mamy czasu, żeby zaprezentować niektóre z wywiadów. Tutaj na tych, na tych warsztatach one były prezentowane. Bardzo często jest tak, że wywiady odbywają się w domu i tam siedzą, siedzi rodzina. No i tam, nawet jeżeli na początku ta rodzina nie jest jakoś specjalnie chętna, no to się wciąga i bardzo często są komentarze, dyskusje. I warto docenić to, że to jest jakiś dodatkowy głos w tych naszych badaniach, bo to są dodatkowe wspomnienia, przypomnienia. Jakieś y, informacje, które, które można pozyskać, więc y, warto takie, y, takie osoby trzecie docenić. Y, y, oczywiście bywa też tak, że one powodują, że nasz rozmówca, nasza rozmówczyni się zamknie i, i, i nie będzie, nie będzie y, tak pewna siebie, więc warto taką sytuację ocenić, ale y, ta rola osób trzecich, właśnie w wywiadach też. Też, też warto pomyśleć o tym, że to zmieni sytuację prowadzenia tego wywiadu. Poproszę o następne. Przepraszam, to było do nas, czy bo nie wiem, czy bo ktoś coś powiedział i nie usłyszałam. Nie, nie usłyszałam. Mhm. Zaraz patrzymy na czacie, czy coś. Nie, czy nie. Tutaj pytanie, odpowiedzi? Aha, to prezentacja, tu później. OK. Przepraszam bardzo, nie, nie wiem, czy to było do nas. Jeszcze tylko określę kontekst tego, tego o czym mówię teraz. To jest ćwiczenie, które można wprowadzić. W klasie, na przykład, w ramach takiego właśnie wywiadu etnograficznego, powiedzieć, czym jest wywiad etnograficzny, i w ten sposób przećwiczyć też, na czym polega rozmowa. Bo ja teraz opowiadam o sytuacji wywiadu etnograficznego, natomiast tak jak mówię, w kontekście komunikacyjnym te informacje też się przydają do tego, jak prowadzić rozmowa. Tak jak wcześniej mówiła pani ona jest to po prostu rozmowa, więc to są przydatne wskazówki. Przechodzimy do następnego punktu. Zwracamy uwagę. Nie, przepraszam, Iwona, Iwona, Aneta, tak, dziękuję. Zwracamy uwagę na to, co dookoła. Siedzimy u kogoś w domu, nie znamy tej osoby. Warto się, chcemy pozyskać jakieś informacje. Warto widzieć, co się dzieje naokoło, jaka jest sytuacja, żeby dodatkowo. Znać kontekst, jaka jest sytuacja tam rodzinna, jak, jak wygląda ten dom, jak ta osoba jest ubrana, jakie to jest otoczenie, czy to, co ona opowiada, też jest spójne z tym, co widać naokoło warto zwrócić uwagę na jej zachowanie, gestykulację, mimikę, czy one nie zaprzeczają temu, co, co ta osoba mówi. I wtedy mamy też dodatkowe właśnie informacje, dodatkowy kontekst. To też może być dla nas przydatne. Dlatego warto, dodatkowy wywiad etnograficzny zakłada, że jesteśmy, jesteśmy gdzieś na miejscu, rozmawiamy oko w oko z tą osobą. To, to są najlepsze warunki do takiej rozmowy. Po prostu też orientujemy się w sytuacji. Proszę, następny slajd. No i oczywiście rozmawiamy, zadając odpowiednie pytania. My chcemy uzyskać pewne informacje. Przypuśćmy, są to informacje na temat sposobu spędzania świąt wielkanocnych w danym domu. Wiadomo, że pytania zamknięte spowodują, że będziemy od, od, otrzymywać odpowiedź tak lub nie. Ja tu wpisałam nie pytania otwarte, tylko pytania otwierające, bo to nie chodzi tylko o to, żeby zadawać pytania otwarte, ale żeby też w jakiś sposób zachęcać tę osobę do rozszerzenia tego, o czym opowiada. Czyli, nie wiem, jeżeli pytamy, w jaki sposób. Wytwarza, wyrabia się na przykład pisanki w danym domu, no to też właśnie dodatkowe pytania jakieś, czy można zobaczyć taką pisankę i tak dalej, i tak dalej, więc te pytania są bardzo ważne, żeby były otwierające, nie tylko otwarte, ale też otwierające. Tutaj to jest też coś, co wpisałam jako potencjał ciszy i tutaj też pytałam właśnie dzieci, młodzież czy uważają, że taki, takie zatrzymanie się w rozmowie i e, cisza jest e, dobra, czy jest zła, czy wytrwać tej ciszy, czy ją przerwać? Może, może Państwo e, powiedzą, bo to też nie jest taka oczywista odpowiedź. Powiedzmy, że prowadzimy wywiad etnograficzny, nastaje, e, zadajemy pytanie, nastaje niezręczna cisza. Co robić w takiej sytuacji? To też jest takie pytanie do. Ży że rozmowy takiej w życiu. Yy, to Państwa jest dużo, więc nie będę. Szkoda, szkoda że nie, nie można tego interaktywnie zrobić, bo, yy, bo to też jest ciekawa kwestia. Yy, no właśnie, to była ta cisza. I teraz tak. Yy, ja znam takie przykłady wywiadów, gdzie. Yy, 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 yy. To, że osoba prowadząca wywiad wytrzymała dłużej, spowodowało, że nagle uruchomiły się jakieś dodatkowe wspomnienia, dodatkowe informacje, i warto było wytrzymać w tej ciszy, żeby po prostu usłyszeć coś nowego. No ale z drugiej strony też niezręcznie siedzieć w nieskończoność i milczeć, więc to już trochę zależy od sytuacji. Natomiast uważam, że, że no, warto czasem poczekać. Bo po pewnym czasie możemy nagle usłyszeć jakiś nowy zupełnie wątek, coś zupełnie niezwykłego. I zachęcam do takiego elastycznego potraktowania rozmowy. No i też zadajemy odpowiednie pytania na konkretny temat i odpowiednim językiem. Jesteśmy w jakiejś. Jesteśmy w rozmowie z osobą, która na co dzień posługuje się jakimś konkretnym językiem, jest przyzwyczajona do pewnego typu rozmów, więc nie staramy się nie odczytywać skartki, przygotowane idealnie pytania, tylko po prostu dostosować się do, do, do tej osoby, żeby też poczuła się pewnie, żeby też poczuła się komfortowo. Poproszę następne. Uważnie słuchamy, czyli zadajemy te pytania i potem słuchamy, czekamy, dajemy tej osobie możliwość wypowiedzi. Te osoby, z którymi rozmawiamy, są często właśnie starsze osoby, które chętnie opowiadają. Też doceńmy to, że, że znajdują dla nas czas i że, że mamy okazję, właśnie z takimi osobami, które mają informacje na jakiś temat, na które już niewiele osób na przykład może mieć, więc docenimy to i, i, i słuchajmy ich uważnie i wsłuchujmy się tutaj w nowe tropy. To ja napisałam, było coś takiego też w nie chyba na warsztatach, to, to, była, to były warsztaty z dorosłymi, z młodzieżą. I z młodzieżą, tak, tak. I było takie zadanie, bo tamte warsztaty trwały dwa dni. Właśnie pierwszego dnia były te ćwiczenia, to które te, te tutaj teraz prowadzę. I potem te osoby poszły do domu, do sąsiadów, do rodziny i prowadziły wywiady. I bardzo zapamiętałam jeden z tych wywiadów, kiedy jedna z uczestniczek zapytała swojego, później to nagranie właśnie wszyscy tego słuchali na długi dzień, zapytała swojego 80-letniego ojca, tato, co lubiłeś jeść na święta, jak byłeś mały? I ten ojciec jakby zaczął odpowiadać na to pytanie, jakby... Pytanie, no w dzisiejszych czasach, jak zadamy takie pytanie, no to tam powiedzmy, że są jakieś że na jakieś ulubione potrawy świąteczne, a ten ojciec zaczął mówić o głodzie. To, to była osoba 80-letnia, i jakby to kompletnie zmieniło kontekst tej rozmowy. Czyli jakby nie chodziło o kuchnię świąteczną, tylko chodziło o czas, gdzie głód był tak ogromny, że już potrawy świąteczne. To już nie miało większego znaczenia, czy to są potrawy świąteczne, tylko po prostu to, że nie, nie było co jeść. I to był taki wywiad, kompletnie też zmieniający, jakby relacje tej, tej osoby, która wzięła udział w tym ćwiczeniu z, z ojcem, bo ona nie zdawała sobie nawet sprawy z tego, że jej niewinne pytanie o potrawy świąteczne doprowadzi do wspomnień o bardzo trudnym czasie, czasie głodu. Więc, więc zachęcam, żeby te nowe tropy też łapać, rozmawiać, bo to są zupełnie zaskakujące sytuacje, które mogą się, mogą się w trakcie takiego wywiadu, takiej rozmowy pojawić. Uważnie słuchamy, czyli też obserwujemy, czyli to, co mówiłam wcześniej. Patrzymy, jak dana osoba reaguje. Patrzymy, jak się zachowuje. Patrzymy, czy nam się, zgadza się to, jak, jak ona reaguje z tym, co opowiada. Czy opowiada o rzeczach smutnych, ze śmiechem, czy odwrotnie, czy po prostu to wszystko, jak, jak wygląda, jakby jej też zachowanie tutaj w tej, w tej sytuacji. No i oczywiście otoczenie, to, o czym mówiłam wcześniej. No i teraz uważnie słuchamy. Czyli nie przerywamy, nie zmieniamy tematu. To jest każdy etnograf, każda etnografka jest osobą bardzo cierpliwą, więc te wywiady trwają wiele godzin. Teraz na szczęście są narzędzia, które pozwalają szybko, szybciej spisać taki wywiad, ale rzeczywiście kiedyś, jak ja studiowałam to spisywało się to ręcznie i to było bardzo żmudne, ale wiadomo było, że po prostu to jest ten czas na rozmowę. Z osobą, która dostarczy nam po prostu wiedzy, której nie uzyskamy nigdzie indziej, więc to było, to było bardzo wartościowe. No to, jest, to jest właśnie takie ćwiczenie, które, które prowadziłyśmy z, z różnymi grupami wielko, wiekowymi. W trakcie naszego projektu. Później ja też prowadziłam to ćwiczenie w różnych innych okolicznościach, bo okazało się, że zresztą też tak bezpośrednią informację zwrotną dostałam z jednej szkół, taką, że młodzież, to, to była chyba siódma klasa, po powrocie z warsztatów do szkoły zaczęła wdrażać, jakby te. te Wskazówki, jak prowadzimy rozmowę. Po takim właśnie pokazaniu, jak, czy wprowadzeniu, jak należy rozmawiać, jak należy prowadzić wywiad etnograficzny, czyli ogólnie rozmowę, zawsze było takie ćwiczenie, że w parach, Uczestnicy i uczestniczki warsztatów przygotowywały, przygotowywali jakieś pytania, kilka, kilka pytań na temat, które pytania o rzeczy, których nie wiedziała ta osoba o, o drugiej, z którą będzie rozmawiać. Siadali naprzeciwko siebie i po prostu ćwiczyli taką rozmowę. To wszystko, co było, zadając te pytania. Utrzymywali kontakt wzrokowy, zadawali odpowiednio te pytania, uważnie słuchali, przyglądali się i w ten sposób właśnie ćwiczyli taką rozmowę, a na koniec te pary, które miały ochotę wystąpić na środku przed innymi i, takie, i taką rozmowę pokazać, jak to u nich wyglądało. Też Ba bardzo, wiele, bardzo wielu chętnych było, żeby, żeby pokazywać te rozmowy, czasem nie starczało czasu, więc, yy, więc ćwiczenie było bardzo, yy, no, bardzo lubiane, więc yy, pozostałe osoby wtedy się przyglądają, patrzą yy, co tam można by poprawić, co było fajne yy, i to jest właśnie takie, takie ćwiczenie komunikacyjne, do którego bardzo zachęcam. Yy, yy, taka Zaczęło się od tego, od tej metody badań etnograficznych, a, a skończyło się na tym, że myślę, że to są jakieś wskazówki, które też można, które można wykorzystać też po prostu w życiu, w, w relacjach i, i jakoś ułatwić sobie w ten sposób komunikację. czy już ostatni slajd? Poproszę, tam. To już jest taki kontaktowy. E, zapraszam do kontaktu, tutaj jest mój mail. E, jeżeli jakieś pytania są do Gosi to też można przeze mnie tutaj kierować e, do niej te pytania. E, bardzo, bardzo dziękujemy za uwagę. E, i, e, no I dziękujemy też za, za udział w tym projekcie. Bo to jest e, to jest bardzo. Bardzo ciekawy pomysł mojej koleżanki Anety, żeby właśnie taki etnograficzny wątek chcę wprowadzić. Dziękujemy bardzo. To był taki bardzo skrócony kurs, może ja, ja tylko tyle jeszcze powiem. Gdyby Państwo chcieli, my też no właśnie polecamy te inne strony, bo ja uważam, że, że tak no jeśli coś jest udostępniane w internecie dla innych, to to czemu się nie podzielić. Więc gdyby Państwo chcieli się zapoznać e, i z kwestionariuszem wywiadów takim przykładowym i wywiadami to na tej stronie Etno no właśnie są, są zamieszczone wywiady, chociaż dzisiaj sprawdzałyśmy, ta strona nie działała, więc my być może... Chwilę Czy ona, po... działa, ona działa, ale jest y, niezabezpieczona z jakiegoś powodu, więc... W każdym razie tam są, tak jak mówię, są i kwestionariusze takie przykładowe, one oczywiście dotyczą y, no właśnie etnografii wielkopolskiej, ale myślę, że na, tej, na tym przykładzie można też z, się zorientować, jak taki wywiad może wyglądać, jakie zadawać pytania. A gdyby Państwo z kolei chcieli się zapoznać z naszym projektem Rzemieślnicy z Rakszawy, to on jest udostępniony na stronie no właśnie Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Warszawie, w, w Rakszawie, w zakładce projekty, ponieważ ten projekt był właśnie z ramienia Gokicu, realizowany we współpracy z Państwowym Muzeum Otangczym w Warszawie i oczywiście z towarzyszeniem z siedzibą Warszawy, więc tam też... Jest informacja taka krótka, jak ten projekt przebiegał. My tam akurat nie zamieszczałyśmy ani kwestionariuszy, ani takich właśnie wywiadów przepisanych, o których Zuza mówiła, ale są informacje właśnie o tych rzemieślnikach, więc jest taka krótka relacja zarówno z warsztatów, jak i no właśnie z tego, co udało nam się. Współcześnie w terenie zarejestrować i do czego no mam nadzieję, że udało nam się też trochę zachęcić no właśnie tą społeczność i, i osoby, które uczestniczyły właśnie w Rakszawie i w Żołynie może troszeczkę mniej, bo Żołynia to jest miasto, a Rakszawa to jest taka jedna z większych wsi i akurat, no tak, jeśli chodzi o to rzemiosło, bo my to badałyśmy, ale można badać przecież wszystko, bo i etnografii, i państwo też myślę, że możecie badać wszystko i właśnie i obrzędy, w zasadzie, no właśnie, jakby celem badań etnografii może być każde zjawisko, ale to już jest pewnie opowieść na inne, na inne spotkanie, bo to już wchodzi w rachubę i antropologia kulturowa. W każdym razie, no tak, no zachęcamy generalnie do tego, żeby, żeby rozmawiać i żeby zostawiać te ślady, bo one się na pewno mogą przydać no właśnie chociażby w formie nagrań to na pewno jest bardzo cenne, żeby zostawiać później, nie wiem, głosy czy fotografie. Teraz też możemy nagrywać, ale tutaj o filmie też nie było czasu, żeby porozmawiać, ale mamy teraz zadanie ułatwione, nie jak moi poprzednicy, to właśnie te pół wieku temu, którzy na tej taśmie 16 mm nagrywali, później nikt nie mógł sobie siebie zobaczyć na filmie. No ja z kolei tak jakby też przepraszam, że taki bardzo skrócony no właśnie ten przejazd przez przez wiosnę, ale tych obrzędów jest tak dużo, że w zasadzie można byłoby mówić na takich o, może właśnie mniej znanych, ale to też jest może zadanie dla Państwa, żeby poszukać, bo ja tutaj podałam przykład no właśnie tej procesji konnej w Piotrowicach, ale może u Państwa są jakieś inne zwyczaje, jest na przykład no, nie w, w procesja z Jezuskiem palmowym, lipowym, na przykład w Szydłowcu to też jest województwo mazowieckie, bo ono jest mi bliższe, może u Państwa właśnie są jakieś takie zwyczaje, które, których inni nie znają, więc to warto, warto się tym dzielić przede wszystkim, są też na no, na jakieś rodzinne zwyczaje. Ja na przykład ostatnio gdzieś czytałam jakieś wywiady, że na przykład w Walwusję pod krachpackim jest taki zwyczaj, że jak się przychodzi po święceniu pokarmów, to trzeba z koszyczkiem taki z, przejść krąg wokół domu. No właśnie też no tutaj znaczenie ma ten krąg i on też, też jest oczywiście ważny, więc myślę, że takich różnych ciekawych zwyczajów jest jeszcze wiele Państwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapewniam, że to jest świetna zabawa. Badania etnograficzne też właśnie zachęcamy zawsze do przeprowadzania, do działań edukacyjnych z tym związanych. Dziękujemy. Ja ogromnie, ogromnie i Wam, i Państwu dziękuję. Wszystkie materiały oczywiście też Państwu wyślemy, także dostęp do nagrania. Dzięki serdeczne i do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy bardzo.